Jak ten nieudolnie tę pałkę chciał złożyć. Serwus, z tej strony wasza ulubiona brudna małpa w internecie i to jest pora na drugi odcinek serii Czy jestem raperem czy youtuberem? Dzisiaj sprowadziłem Kifiego Dredziarza i pogromcę bonusa BGC. Witam, witam. Znanego również jako strollowany. No i co? Jest teraz pytanie, czy chłopaki chcą polecieć razem na ficie, bo Kifi tak się... Ja jeszcze Kifi, się wstrzymuję. Kifi przyjechał ze strollowanym i mówię, że normalnie lajtowo możemy we dwójkę upchnąć ich na jeden beat, ale no nie wiadomo, bo... Jeszcze się zastanawiam. Zobaczymy jak wyjdzie. Zobaczymy jak wam wyjdzie, jak strollowanemu wyjdzie. Na pewno wyjdzie dobrze. Dobra. Jaki chcesz klimat uzyskać na tym swoim numerze? Nabijaj. Jaki klimat? Mówiłeś mi, że ofensywkę jakoś. Ma być ofensywka? Zawsze chciałem zrobić jakiś dobry numer, no, wykonany tak ofensywnie bardziej, nie? Ofensywny rapik. A wiem, że tu jestem pod dobrymi rękami, nie? No dobra, no to... Jest szansa. Mamy już wybrany beat, miałem kilka bitów do wyboru od Berwiego, oczywiście, tak jak poprzednio. Mamy już wybrany fajny beat. Jest mocna ofensywka. Trzeba usiąść tylko teraz do pisania tekstu. No i zobaczymy, co z tego będzie. Czy to zajmie dużo, czy krótko. Bo Spysiński na easy napisał tekst. Ale Spysiński, z tego co wiem, coś kiedyś już sobie pisał. A ty pisałeś coś wcześniej? Trochę też pisałeś. Trochę też. I słuchałeś się poradników, bo wiem, że oglądałeś też poradniki. Oglądałem, w Reaperze się bawiłem, więc... No i git. My jest teraz, podstawa. My będziemy pracować na Logiku, dlatego trochę inna szkoła jazdy niż Reaper, ale... ale będziesz miał autotuna w słuchawkach w odsłuchu. Super. Mówiłem ci? Nie. Że będziesz, jak będziesz śpiewał, będziesz słyszał siebie już z autotunem nałożonym. To dużo pomaga. Na początku ciężko się przyzwyczaić, ale pomaga dużo. Dobra, nie ma co przedłużać, przesuniemy się o pół metra i widzimy się w studiu. Że tak powiem. Ja chciałem powiedzieć, że Kifi siedzi, weź się przesuń głowę trochę. Na fotelu od firmy ProGamer, który dostałem od nich, jest zajebisty. Bardzo wygodny. Nie, ale bez kitu, ja nigdy... O cholera. Nigdy nie miałem takiego fotela i jestem zachwycony, na streamach bardzo pomaga. Bo jest wygodniej niż na takim, o, zwykłym. To teraz mam taki wypasiony. Jeszcze nawet jest logo. Logo bla. Jest tutaj. Także wszystko jest pełna profeska. Fotel prezesa. Jak chcecie taki kupić, macie link w opisie, polecam. Trzeba teraz kurwa rozkminić jakiś tekścik, masz jakiś temat? Nie mam tematu, musiałbym przesłuchać bitu, odpalić notatniczek i coś pokminić. Ale ofensywka ma być, agresywna nawika. Trochę braga. I sztuki walki w tekście jakieś? Sztuki walki? No nie wiem. Możemy pokombinować, jasne, ja jestem otwarty na jakieś kombinacje. Dobra. W tekście, jasne. Czyli co? Podstawowe zasady, pilnujemy sylab, ale sylaby to się w sumie dogra już przy nawijce, jeżeli jakieś tam błędy będą. Nie ma rymów czasownikowych, to już każdy wie, tak, kto się zapoznał z moją twórczością. Nie ma rymów dokładnych, czyli kod płot. I co ja zawsze jeszcze mówię? No ogólnie trzeba, ambitne rymy dobieramy, ambitne teksty, autotune. Trzeba. No na pewno. Chyba, no zobaczymy, no na pewno tak. Nie, dasz radę, ja cię tutaj przemogę w tym. No i co? A będziesz się drzeć, czy co robimy? Jak będzie trzeba, będę się drzeć. Jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba. Tak jest. Dobra. No to co? Jedziemy z koksem, piszemy tekścik i widzimy się już chyba przy nawice. A wy łapki w górę zostawiajcie małpce, bo bardzo mało zostawiacie. Mało? Nie, dobrze, tak. Mało! Tak? No. Bo ja nie przypominam. Zostaw łapkę. Ja tylko na streamach przypominam. To zapraszam na streamy. Tam będę przypominał o łapkach. Ale tu też możecie zostawić. Łapka, może mi zapadać jakiś temat, co? No nie wiem, no jaki temat, no. Można zapierdolić na temat fighterski, nie? A nie jestem fighterem, jestem Jak nie jesteś fighterem? No to ten freak fighterski. No ostatnio jesteś z tego najbardziej znany, albo nie wiem, coś o Metinie. Coś o Metinie, CS-ie. No, Metin, CS, dawaj. Dobra. Tak jakieś przekminy pojebane. Dobra. Ja ci mogę coś narzucać, nie? Tylko Dobra. Musisz sam coś wymyślić i rymować, nie? Wers, rym. Słyszysz? Patrz.
Audacity Audio Kitchen. Serio, aż godzinę pisaliśmy ten tekst? No to, ale to jest... Szybko minęło coś. To tak? Jest dużo, no. Tak. Zgodę? Pisuwasz sobie. Nie, dobra. Znaczy nie wiem ile pisaliśmy. Może gdzieś tu coś. Stresuję się. Dawaj, bo tak jest zajebiste. Co teraz powiem mi Audio Kitchen? Rozjemy, bo łowca i to nie ma bata! Młody strolowany na jebanych trapach! Teraz tak. Zesrałem się, ale się zbiję. No dobrze. Za późno, tu wbijasz, patrz. Pięknie, po papierosek. I to na chillu, nie? Patrz. W porównaniu do odcinka z Mateuszem Spysińskim, tutaj miałem bardzo duże wyzwanie do przejścia, bo Mateusz miał już wcześniej jakąś styczność z nagrywaniem muzyki. Podstawy miał w pewnym sensie opanowane, a tutaj strolowany, no dużo nie potrafił, kiedy do mnie przyszedł. Musieliśmy tak naprawdę od samego początku zaczynać z wpadaniem w beat, z płynnością tej nawiki. Jeszcze mówił mi, że jest bardzo spięty i trzeba było też trochę się rozkręcić, zanim na poważnie zaczęła się ta nagrywka. No i pierwsze godziny upłynęły nam tak naprawdę na tym, że podkręcaliśmy się i cały czas wałkowaliśmy te same fragmenty, żeby w końcu się przemóc i żeby to nawinąć. Był taki moment, że już naprawdę miałem ochotę się poddać, szczerze mówiąc, w żaden sposób tutaj strolowanemu nie umniejszając, bo wiadomo, no to nie jest takie proste zrobić taki kawałek, szczególnie kiedy się nie ma prawie żadnego doświadczenia, ale rada dla wszystkich, nie poddawajcie się, niezależnie co robicie, bo po tym momencie kryzysowym, jak to się mówi, no przyszła pora, kiedy naprawdę to zaczęło dobrze brzmieć, kiedy Seba po prostu wyczuł swoją stylówkę. To też było bardzo ważne, że wyczuł stylówkę, w której się dobrze odnajduje i mógł ją drążyć, zamiast jakby szukać dalej tej stylówki i cały czas nieudane próby odbywać. Pykło, w pewnym momencie pykło. No i zobaczcie sami zresztą. Strzelam tutaj no Zuma, nie pytaj, czy znam tutaj wiedzę sztuczek! Czekaj, jeszcze raz. Musisz to złapać, kurwa, ten vibe, nie? Dobra. O Jezu, co ja zrobiłem? Ogień! Ogień! Yo! Wbijam jakby za wupę, biegnie po mapie rusek! Strzelam tutaj no Zuma, nie pytaj, czy znam tutaj wiedzę sztuczek! Okej. Okay. Zobaczymy, czy się zgrałeś. Gratuluję. Każdego się da nauczyć rapować? Ja pierdolę. Dobrze jest, nie? Skory w chuj. Wbijam jakby za wupę, biegnie po papierusek. Strzelam tutaj do Zuma, nie pytaj, czy znam tutaj więcej sztuczek. Dwa razy wygrałem w klatce, a dziś z małpą robimy jebany bangę. O, to już pójdzie leciutko. Każdy liczył tu na moją porażkę, a to już ja sobie zaśpiewam tak luźno. Daj mi. Stać mnie. Ładuję się, weź tu z komputera. Dobrze jakoś? Ja ci zrobię. Wyślij do siebie wiadomość na fejsie, czy jakoś. Jeszcze ten początek byś musiał zrobić potem. O, screen. Dwa razy wygrałem w klatce, a dziś z małpą robimy jebany bangier. Każdy liczył tu na moją porażkę, a ja pokazałem, na co tutaj stać mnie. Podobny problem mieliśmy z tunem, to znaczy no, nie każdy na samym początku złapie działanie autotuna, złapie jak to działa, nawet w takich warunkach jak ja mam, że tego tuna słychać w słuchawkach, bo to wymaga naprawdę dobrze wyćwiczonego głosu, bo to nie chodzi o to, żeby wiesz, żeby z siebie wydobywać odpowiednie dźwięki pod kątem tonacji, pod kątem klucza, nie fałszować, bo tune zajmuje się naprawą fałszu, ale nic więcej. To znaczy, trzeba mieć pewny głos, trzeba wiedzieć, jaką zagrać melodię, nawet na tym fałszu i trzeba wiedzieć, w jaki sposób ten autotune tę fałszującą melodię poprawi. Powiedzmy, że po krótkim, początkowym szkoleniu ze strolowanym udało mi się mniej więcej doprowadzić go do stanu, gdzie akceptowalnie zaśpiewał ten fragment. Ale całą magię, tutaj was nie będę oszukiwać, zrobiła tutaj melodynka z mojej strony właściwie. Nie melodynka jako melodynka, tylko graficzny autotune. Wzięliśmy po prostu klocki i ja w komputerze ułożyłem całą jego śpiewaną melodię. Jakbyście usłyszeli, jak to brzmiało przed melodynkowym poprawieniem, no byście się za głowę złapali. Ale to też jest część po prostu tworzenia muzyki i tu nie jest ważne,
jakim środkiem osiągnęliśmy dany cel. Ważne, że ten cel osiągnęliśmy. To znaczy, że coś dobrze brzmi, no, niezależnie czy to ładnie zaśpiewaliśmy, czy nieładnie. Chodzi po prostu o to, że nawet jeżeli nie potraficie w miarę dobrze pod tego tuna zaśpiewać, nie, bardzo dobrze, ale śpiewacie w miarę dobrze, to jest to wszystko komputerowo do poprawienia. Dwa razy wygrałem w klatce. Pokażę ci, jak ja bym to zaśpiewał i będziesz wiedział, nie? Dwa razy wygrałem w klatce, a dziś z małpą robimy jebany bangier. Każdy liczył tu na moją porażkę, ja pokazałem, na co tutaj stać mnie, stać mnie. Dobra. O, teraz patrz. Dwa razy wygrałem w klatce. Klatce, tu mi coś nie pasuje. Dwa razy wygrałem w klatce, a dziś z mapą robimy jebany bangier. Bangier, to L takie. Bangier. Skończyliśmy temat, ja to już sobie samemu zmiksuję, dlatego że to będzie trochę zajmować, ale jak ci się podobało? Jest najlepszym człowiekiem na świecie w dzisiejszym dniu, słuchajcie, spełniły się moje marzenia, ja zawsze miałem zajawkę, ale bałem się zacząć i poprowadził mnie, jestem mega zadowolony i mam nadzieję, że numer niedługo zobaczycie. No, ogólnie było ciężko, ale trzeba było tutaj Sepka rozkręcić i... Pykło. Musiałem się zaklimatyzować, bo się tak, bardzo spinałem. Bo były takie fragmenty, które są nagrane totalnie bez bitu, żeby tutaj było z odpowiednią wczutą, puściliśmy sam metronom, zapętliliśmy ten metronom i po prostu strolowany w kółko powtarzał ten sam moment do tego metronomu, aż nawinął to dobrze i to wycięliśmy i kleiliśmy do bitu, no, także było ciężko, dla mnie też było ciężko, ale nie poddaliśmy się. I ciężką pracą w końcu udało się. Udało się. Zaraz usłyszycie kawałek, ale jeszcze, żeby z tradycji. Co się, jak ty stało się zadość. Tak, żeby z tradycji stała się zadość, tak się mówi? Tak się nieważne. Mówi. Tak. Dobra, no to trzeba odbyć pasowanie. Po długich naradach, refleksjach mogę stwierdzić, iż zostajesz pasowany na rapera, youtubera. Moje gratulacje. Dziękuję, w końcu mogę być... Jak ten nieudolnie tę pałkę chciał złożyć. Stać mnie. Skipim, robię skr, bebo. A ty zajebałeś dżel. Co jest kurwa? Duże turbo, duży chłopak, duży pieniądz. Jedyny oktagon, do którego wejdziesz, będzie tutaj złożony z Lego. Duże turbo, chłopak, duży pieniądz. Jedyny oktagon, do którego wejdziesz, będzie tutaj złożony z Lego.